Dzisiaj będzie ciężko. Okulary mam do czytania, ale tylko musiałem je zdjąć, żeby wam się przyjrzeć. Patrzę na wasze ramiona. Ile zdołacie dzisiaj unieść? Bo my dzisiaj będziemy dużo dźwigać na nich. Ale nie bójcie się, tylko tak w słowie, tak w wyobraźni. Tak fizycznie nic nam nie przybędzie, także możecie siedzieć spokojnie. A zacznę od takiego dźwigania, od pewnej historii, która jest pisana w mitologii greckiej. Było takie zdarzenie zwane później Tytanomachia, wojna tytanów. A działo się tak, że to Kronos usłyszał, że któryś z jego potomków strąci go z tronu. Więc rozwiązał sprawę po swojemu i każde nowonarodzone dziecko połykał. I tak sobie połknął Posejdona, Hadesa, Herę, Demeter i Hestię. I to było rodzeństwo Zeusa. I Zeus tak myślał, co tu zrobić. I kiedy Kronos zjadł pewną zupkę z jakimiś ziołkami, to zwrócił wszystko, łącznie z tymi dziećmi. I zaczęła się wojna między Olimpijczykami a Tytanami. Tytanów było niestety więcej i przeważali. W związku z czym Zeus z Tartaru uwolnił sturękich cyklopów, i oni dla niego wykuwali broń. Zaczęli wykuwać również gromy, tak, błyskawice, którymi raził tych tytanów. I raził również czterech tytanów, którzy podtrzymywali sklepienie niebios. I kiedy to zobaczył Atlas, że to niebo leci na ziemię, to wziął je na swoje barki. I podobno trzyma je do dzisiaj. Możecie wyjrzeć oknem. Oczywiście to jest z mitologii greckiej, tak? Trzyma, chcąc ratować ludzkość, wziął na swoje barki całe niebo. Przytaczam tę historię, bo będzie ona nam później potrzebna, do niej wrócimy. Chciałbym, byśmy prześledzili dzisiaj pewną historię ze Słowa Bożego, a ona jest w pierwszej Mojżeszowej. Możemy otworzyć na 37 rozdziale. Pierwsza Mojżeszowa, 37 rozdział, i tutaj od wiersza pierwszego czytamy. A Jakub mieszkał w ziemi, gdzie ojciec jego był gościem, w ziemi kananejskiej. I oto dzieje rodu Jakuba. Gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasał trzodę z braćmi swymi, z synami Bilhy i synami Zylpy, żony ojca swego. I donosił Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci, nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. Tak sobie myślę, no niezła historia. I wiecie co? Tutaj nie jest opisana rodzina kananejska, czy jakichś Midiańczyków, czy... Tu jest opisana Boża rodzina. Tak czy nie? Boża rodzina, a kiedy czytamy o tym, co tam się działo, tak? Jakub tak ma parę żon, ma synów, wyróżnia jednego, jeszcze daje tutaj znać, tak? Poprzez kolorową szatę, że oto ten jest mój najukochańszy. Tak? To tak by dzisiaj tata, mając iluś synów, temu najmłodszemu mówi, temu kupię samochód, a wy na rowerach.
Młodszy znowu donosił, tak? Ojcu, co tam? Bracia go oczywiście, no same problemy. Same problemy. No i z takich problemów zrodził się jeden wielki dla tego najmłodszego, dla Józefa. Opowiem wam teraz, tylko przypomnę w kilku zdaniach tą historię, a potem wrócimy tylko do poszczególnych wersetów, które będą nam konieczne. Otóż tak go ci bracia nie lubili, tak, Józefa, że kiedy nadarzyła się okazja, to najpierw chcieli go zabić, ale później stwierdzili, że jednak nie będą krwi bratniej przelewać, w związku z czym sprzedali go Ismaelitom, którzy akurat przychodzili obok. Ci znowu sprzedali go w Egipcie Potyfarowi. Pobył u Potyfara, tak, zaczęło mu się dobrze wieść. No niestety przez żonę Potyfara trafił do więzienia. I w tym więzieniu znowu zaczęło mu się dobrze wieść i trafił na tron Faraona, na dwór Faraona, tak? I tam był, no miał fajną fuchę tego Faraona, potem przeczytamy. I kiedy wybucha głód, kiedy bracia Józefa w poszukiwaniu zboża przyszli do Egiptu, tak, mieli okazję spotkać się z Józefem. Tam się też Józef ujawnia i historia w sumie kończy się dobrze. Ale chcielibyśmy spojrzeć na pewne wersety, które są w Słowie Bożym. 39 rozdział, tak, z pierwszej Mojżeszowej i werset 5 i 6. I tutaj czytamy. Józef jest u Potyfara, tak, służy mu. Od tego czasu, gdy powołał go na zarządcę domu swego i całego swego mienia, błogosławił Pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa i spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, cokolwiek miał w domu i na polu. Powierzył więc całe swoje mienie Józefowi i o nic się już nie troszczył, tylko o chleb, który spożywał. A Józef był pięknej postawy i miał piękny wygląd. Powierzył więc całe swoje mienie Józefowi i o nic już się nie troszczył. Dlaczego na tym się zatrzymuję? Pewna historia z książki Reginy Barrett nam to wyjaśni. Ona tu pisuje pewną historię ze swojej rodziny, którą wam tutaj wkrótce przytoczę. I dalej będziemy śledzić los Józefa. Brett Francis Kelly przyszedł na świat w 1972 roku, kiedy ludzie używali jeszcze takich słów jak mongoł i opóźniony w rozwoju. W tamtych czasach w rodzinie mówiło się o tym szeptem przez łzy, a lekarze sugerowali, żeby oddać dziecko do domu opieki. Nie istniały jeszcze programy pomocowe dla dzieci specjalnej troski. Brett nie był idealnie zdrowym dzieckiem, o które modlił się każdy rodzic. Miał po 10 palców u rąk i u nóg, ale to nie wszystko. Mój kuzyn przyszedł na świat z dodatkowym 21 chromosomem. Miał zespół Downa. W tamtych czasach dzieci z zespołem Downa nie uważano za wyjątkowe. Uważano je za katastrofę. Ale ciocia i wujek kochali Bretta tak samo jak pozostałą piątkę. Potem ciocia zachorowała na raka. Rak piersi przerzucił się na kości, umarła, kiedy Brett miał dopiero 3 lata. Jej mąż został wdowcem z 6 dzieci. Jak wujek Paul miał poradzić sobie z wychowaniem 6 dzieci? Najstarsze skończyło dopiero 14 lat. Ale to nie koniec nieszczęść. Wujek stracił pracę. Opuścił zbyt wiele dni, troszcząc się o chorą żonę. Wtedy nie było jeszcze prawa, które by go chroniło. Co się stało z jego rodziną? Mój wujek dbał o to, żeby wszyscy trzymali się razem. Uczynił Bretta centrum ich wszechświata.
ten uszkodzony element układanki w jakiś sposób dopełnił całości. Wujek Paul nigdy nie narzekał, że musi samotnie wychowywać sześcioro dzieci. Zdobył licencję pośrednika nieruchomości, żeby móc pracować w domu. Prał i sprzątał, kiedy dzieci leżały już w łóżkach. Nigdy powtórnie się nie ożenił. I autorka pisze tutaj, że ten wujek dźwigał nad swoimi dziećmi kawałek nieba. Tak to określa. I tutaj czytamy, wracając tutaj do Józefa, tak, historii Józefa, werset 5 i 6, szczególnie 6. Powierzył więc swoje mienie Józefowi, o nic się już nie troszczył, tylko o chleb, który spożywał, a Józef był piękny. Potyfar o nic się nie martwił, bo Józef nad nim dźwigał kawałek nieba. On pod nim mógł żyć spokojnie, tylko martw się to o chleb, który spożywał, tak? O nic więcej. Wszystkie troski zniknęły, bo kto inny je dźwigał. Niektórzy mówią, no tak, no Józef z tego, ale no niby miał fajnie, tak? Tam był dostojnikiem, miał, niczego nie brakowało, pan był z nim, wszystko się zgadza. Tylko że Józef nie mógł powiedzieć, słuchaj Potyfar, fajnie było, ale ja wracam do domu, tak? Był niewolnikiem u niego. Nie mógł sobie rzucić służby, powiedzieć, słuchaj, fajnie było, ale ja już następuję za rodziną i wyjeżdżam. Tak Józef niestety nie mógł zrobić. Później znajduje się przez żonę Potyfara w więzieniu, tak? I czytamy tu w pierwszej Mojżeszowej, 39 rozdział, werset 21 do 23. Tak, mamy. Ale Pan był z Józefem i sprawił, że zjednał sobie przychylność i zapewnił sobie życzliwość przełożonego więzienia. Toteż przełożony więzienia powierzył Józefowi nadzór nad wszystkimi więźniami, którzy byli w więzieniu. Wszystko, co tam się działo się pod jego nadzorem. Przełożony więzienia nie musiał doglądać tego, co powierzył Józefowi, gdyż Pan był z nim i sprawił, że ściło mu się we wszystkim, cokolwiek czynił. Teraz Józef, kolejny kawałek dźwiga nieba, tak, nad przełożonym więzienia. Przełożony więzienia może żyć spokojnie, nie musi się o nic martwić, tak? Popatrzmy dalej. Kiedy jest na dworze Faraona, kiedy już wyjawił sny, tak? Powiedział, że przyjdzie 7 lat tłustych, będzie urodzaj, a potem 7 lat głodu. Kiedy to wszystko Faraon zrozumiał, to czytamy tutaj w pierwszej Mojżeszowej, 41 rozdziale i werset 40 do 44. Pierwsza Mojżeszowa, 41 rozdział, tak? Od 40 do 44. Ty będziesz zarządzał domem moim, a do poleceń twoich będzie się stosował cały lud mój, tylko tronem będę większy od ciebie. Na to rzekł Faraon do Józefa, oto ustanawiam cię namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Potem zdjął Faraon pierścień z ręki i włożył go na rękę Józefa. Kazał go też odziać w szaty z delikatnego płótna i zawiesił złoty łańcuch na jego szyi. Kazał go też obwozić na drugim wozie swoim, a wołano przed nim na kolana. Tak ustanowił go namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Potem rzekł Faraon do Józefa, jam jest Faraon, lecz bez twego zezwolenia nie wolno nikomu w całej ziemi egipskiej podnieść ręki ani nogi. Tutaj Faraon mówi, słuchaj Józefie, robić namiestnikiem. Nic nie może się dziać bez twojej woli, tak? Cały Egipt oddał pod praktycznie władanie Józefa. Zdjął odpowiedzialność, wzięli z siebie, tak? To Józef teraz nad całym Egiptem dźwigał niebo. Kiedy czytamy o braciach, tak, którzy w końcu przyjechali, którzy w końcu
poznali się tak z powrotem. Może otwórzmy na 45 rozdziale, tak? I tutaj są słowa, które tam już tak dobitniej nam utwierdzą. 45 rozdział z pierwszej Mojżeszowej i tu od trzeciego wersetu. Potem rzekł Józef do braci swoich, jam jest Józef, czy żyje jeszcze ojciec mój, a bracia tego nie mogli mu, jego nie mogli mu odpowiedzieć, bo się go zlękli. Józef zaś rzekł do braci swoich, zbliżcie się, proszę do mnie. A gdy się zbliżyli, rzekł, jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. Lecz teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Bo już 2 lata trwa głód na ziemi, a jeszcze będzie 5 lat bez orki i żniwa. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Tak więc nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg, który mnie ustanowił opiekunem Faraona i panem jego domu i władcą całej ziemi egipskiej. Tu Józef mówi, to Pan Bóg, tak, nałożył na mnie ten ciężar. To Pan Bóg sprawił, żebym ja nad wami dźwigał ten kawałek nieba. Abyście przeżyli, nie tylko wy, ale i inni. To dlatego. Także nie troszcie się, nie martwcie się, że mnie spodoba taka krzywda, tak? Bo to Bóg w trosce o was. To ja dla was dźwigałem ten kawałek nieba. Kiedy czytamy o Józefie, to trudno byśmy nie powiedzieli też o naszym Zbawicielu, Jezusie Chrystusie, tak? I tutaj w księdze, przypomnijmy znane wersety z księgi Izajasza, tutaj w 53 rozdziale, wersety 3, 5 oraz 10 i 11. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, który, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. I tu jeszcze werset 10-11, który mówi, ale to Panu podobało się utrapić go cierpieniem, gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Izajasz mówi, że Pan Jezus nad całą ludzkością, na tych, którzy byli, nad tymi, którzy są i nad tymi, którzy będą, dźwiga całe niebo, tak? On je dla nas otwiera na nowo. Często w naszym życiu patrzymy na to, co nas spotyka, jak na, jak to niektórzy mówią, dopust Boży, tak? Że no, dlaczego takie ciężkie chwile ich spotkałem? Dlaczego oni muszą tyle rzeczy przeżywać? Tak jak czytaliśmy o tym wujku, który został sam z 6 dzieci, tak? I jeszcze za to, że był przy umierającej żonie, to jeszcze go zwolnili z pracy, i on nigdy nie narzekał, czytamy. Nigdy. I autorka pisze tak w tym opowiadaniu. Wujek Paul nigdy nie narzekał na los, który przypadł mu w udziale. Z pewnością podpisałby się pod zdaniem, że Bóg nigdy nie daje nam więcej, niż potrafimy udźwignąć. Niektórzy z nas potrafią znieść więcej, inni mniej. I tak sobie myślę,
że to jest prawda, no przecież mój Stwórca zna mnie 100 razy lepiej niż ja sam siebie. To On wie, ile może położyć na moje barki. Ile jestem w stanie udźwignąć, żeby mnie nie złamać, tak? Bo nie jest celem kochającego Boga, aby nas wgnieść w ziemię, tak? Złamać, zniszczyć, zamęczyć. No nie. Mówi, słuchaj, albo będziesz żył pod niebem, które ktoś dźwiga, albo sam je będziesz dźwigał dla kogoś. Spójrz na to w ten sposób. I ta autorka dodaje jeszcze coś, co mnie już w ogóle poruszyło. Nawet jeśli dostaniemy do dźwigania część nieba, nie będzie to ciężar, będzie to dar. I sobie, wow. Nigdy na to tak nie spojrzałem, że to jest Boży dar. To może być właśnie Boży dar, bo przez to, co wcześniej mówiliśmy, że Bóg zna nas doskonale. Wie, że możemy i że jesteśmy w stanie nad kimś ten kawałek nieba dźwignąć. Po to, żeby oni mogli żyć, rozwijać się i tak dalej. Kiedy przestaniemy myśleć o tym, że patrzeć na to, co nas spotyka, patrzeć na te nasze ciężary codzienne, których doświadczamy, które dźwigamy, tak? Jako coś złego, coś, co niestety się zdarzyło, albo mnie się przytrafiło, a potem pytamy, a dlaczego mnie się to przytrafiło? Tak jakby, jak schorował mnie, tak? Dlaczego ja zachorowałem? Jakby ktoś zachorował, to byłoby lepiej? Na takiej zasadzie. A kiedy zaczniemy spojrzeć na to, patrzeć na to jako dar, że to może być darem Bożym, że ja jestem taki mocny, że Bóg jest, może na moje barki włożyć aż tyle. Życzę wam wszystkim, abyśmy, jeśli jeszcze nie patrzymy na to w ten sposób, abyśmy zaczęli. Kiedy czytam o samobójstwach, o ludziach, którzy targają się na swoje życie, czy nawet w próbach samobójczych, czy o samobójstwach, to myślę, że też w wielu wypadkach przez to, że źle rozumieli ten ciężar, jaki był na ich barkach, że oni to przyjmowali to jako przekleństwo, tak? Jako coś złego, co ich spotkało i większość pewnie uważała, że zupełnie niesłusznie, tak? Niepotrzebnie i tak dalej. Ale kiedy myślę sobie, Panie Boże, to może być dar. To... Ja jestem teraz szczęśliwy, że mogę nad kimś, nad choćby nad moją rodziną, tak, ten kawałek nieba trzymać. Po to, żeby oni mogli żyć, rozwijać się i wielbić Pana. I kiedy popatrzymy tak w ten sposób, będzie nam o wiele lżej, tak? Pamiętajmy, że Bóg nas kocha i nie chce nas w żaden sposób skrzywdzić ani zniszczyć. Także w pokorze serca dźwigajmy to, co mamy do dźwigania, te kawałki nieba. Jeśli mamy, tak, okazję, to dźwigajmy. A jeśli nie, to docejmy to, że ktoś, jeśli my nie sami nie dźwigamy, to ktoś nad nami ten kawałek nieba dźwiga. Amen.